Zawody bardzo ważne, bardzo prestiżowe dla gminy Istebna, ponieważ one pokazują charakter pracy furmana, czyli ta osoba, która idzie i z koniem pracuje w lesie. Właśnie jego powagę i jego ważność. No tutaj gospodarka leśna jest na bardzo wysokim poziomie i dalej są miejsca, gdzie nie wszędzie traktorem można dojechać, więc ta praca z koniem jest po prostu podstawą. No i my to chcemy wszystko pokazywać. W 4:30 wstajemy, idziemy do koni, dać im jeść. Później czyścimy ich przed pracą, zakładamy, ładujemy na auto i jedziemy w las. No i robimy później 8 godzin i jedziemy do domu, nie? Ciężka, niebezpieczna praca. My robimy akurat w górach, nie? Takich, że tam maszyny nie dojeżdżają. Trzeba tylko są koniec, nie? Bo maszyna tam nie dojedzie. Koń nam dawał życie. Pracę wykonywał za nas. Szacunek dla niego powinien być. Zobaczyliśmy tutaj dwie takie podstawowe konkurencje, czyli slalom z drewnem stosowym i siłę uciągu. Jest to taka atrakcja tutaj, można powiedzieć, lokalna, gdyż no, organizujemy te zawody furmanów wspólnie z gminą Istebna po raz 22. Zimowe zawody furmanów, chociaż w takiej scenerii trochę wiosennej. Kto żyje w tym, jeździ końmi, to wie, co to jest. To jest ten smak. To tak jak dobre małżeństwo.